Witam, zapraszam na prezentację kompozytowych pedałów platformowych ROG Bros 2017-12C. Swoją popularność zawdzięczają głównie cenie poniżej 100 zł i budowie podobnej do 2, a nawet 3 razy droższej konkurencji. W całkiem ładnym pudełku znajdziemy dwie platformy oraz 3 wymienne piny. ROG Brosy i omawiane przeze mnie wcześniej Scootgoody, link do których znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie, obracają się na wzmacnianej stalowej osi chromo z gniazdem na klucz imbusowy, którą chroni średniej jakości uszczelka, ale o tym za chwilę. Wyposażone są w wymienne stalowe piny i tu duży plus zastosowanie przelotowych otworów. To lepsze rozwiązanie niż wkręcane piny, które przy wyłamaniu mogą trwale uszkodzić gwint w korpusie. Poza tym zwykłe śrubki łatwiej i taniej dostać, jeśli najdzie nas chęć na eksperymenty z ich długością lub pogubimy je na trasie. Kolejnym podobieństwem jest użycie do ich budowy jednego łożyska maszynowego i jednego ślizgowego. Jedyna różnica to inny kształt korpusu. ROG Brosy plusują także dzięki swojemu wklęsłemu profilowi. Taki kształt jest dużo lepszy niż ten z wystającą na środku ośką, którą czuć przy pedałowaniu, a do tego pogarsza trzymanie buta. Następną ich zaletę odkryłem przy serwisie zerowym. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że pedały są solidnie nasmarowane i nic nie trzeba z nimi robić, oczywiście przez jakiś czas, bo tu dochodzimy do minusa, jakim jest uszczelka. Jest bardzo miękka, luźna i słabo przylega, więc jeśli jeździsz dużo w mokrych warunkach, a chcesz, żeby pedały działały dłużej niż sezon, to radzę regularnie sprawdzać ich stan, czyścić je i smarować. ROG Brosy mają bardzo prostą budowę. Do ich serwisu potrzeba tylko kluczy imbusowych 5 i 6 mm oraz cienkościennej 8 mm nasadki. Ważą 378 g, a tak wyglądają na tle trochę droższych KTPA 12, które oczywiście występują też w wersji z wymiennymi pinami oraz ponad 2 razy droższymi one-upami. Dziwnym zbiegiem okoliczności do złudzenia przypominającymi wersję 12A. Uważam, że ROG Brosy to dobre pedały w dobrej cenie i sprawdzą się świetnie, kiedy jeździsz w suchym i niewymagającym terenie. Gdyby jednak jazda w błocie i deszczu była tym, co lubisz, to wolałbym dopłacić do hateków. Jeśli masz większą stopę i szukasz czegoś porządniejszego, to bez wahania wybrałbym one-upy, na których sam jeżdżę od ponad roku, a które nadal nie mają żadnych luzów i wyglądają jak nowe. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!